zawsze parkował w tym samym miejscu. Gdy widziałam jego samochód, chciałam uciekać. Kupował mamie prezenty. Najgorszy był ten wazon. Pamiętam, że przyniósł go właśnie tamtego dnia. Gdy przychodził do nas, zawsze wyłączał radio. Paraliżował mnie ten dźwięk. Czułam się bezsilna. Miałem wtedy tylko 6 lat. Zniszczył całe moje życie. Dzieci wykorzystywane seksualnie czują się bezsilne. Pomagamy im od 30 lat. Przekaż 1% fundacji. Dajemy dzieciom siłę.